Rafał Wiciejowski, fragment z książki Oczami mężczyzny nieidealnego. Nie możesz mieć z jej za złe tego, że boi się kolejny raz cierpieć. Świadczy to tylko i dojrzałości, i mądrości, której nauczyło jej życie. Kiedyś popełniła błąd i zaufała komuś, otwierając siebie i ofiarowując swoje uczucie, a ktoś bezwzględnie to wykorzystał, zostawiając bolesne blizny których ona będzie pamiętać całe życie. Po wszystkim, co przeszła, jest już na tyle doświadczona i mądra, by unikać tanich adoratorów i przelotnych uczuć. Już nigdy nie będzie wierzyć w puste słowa i rzucane na wiatr obietnice. Nie da się wykorzystywać, oszukiwać i sobą manipulować, bo jej przykre doświadczenia stały się jej tarczą i warstwą ochronną. Kochanie kobiet naznaczonych przeszłością. Wymaga wielkiej odwagi, prawdziwości i zaangażowania. Musisz ofiarować wiele miłości, by wyleczyć jej zranioną duszę. Pamiętaj jednak, by być cierpliwy i stopniowo ogrzewać jej serce, które po przykrych doświadczeniach pokryła warstwa lodu. Musisz być mądry i uważać, by topniejące sople nie zraniły kolejny raz jej uczuć i zamarzając na nowo, nie zmieniły się w jeszcze większą i bardziej bolesną warstwę lodu. Na jej delikatnym sercu. Przede wszystkim musisz wiedzieć o tym, że są one na tyle dojrzałe i doświadczone, by odróżnić piękne słowa i puste obietnice od tego, co faktycznie jesteś w stanie dla nich zrobić. Lud na ich sercu nie pojawił się znikąd, jest warstwą ochronną, która broni delikatności ich duszy po tym, jak ktoś wykorzystał ich dobre serce i zniszczył zaufanie do innych wraz z ofiarowanym przez nie uczuciem. Kobiety, naznaczone przeszłością, te silne o dobrym sercu, dziś są jak małe, drobne ziarenko. Pielęgnuj je każdego dnia, dbaj o nie podlewaj stale uczuciem, ofiaruj prawdziwą miłość, szczerość oraz wsparcie. Z czasem ziarenko wypuści korzenie i pielęgnowane codziennym uśmiechem zmieni się w najpiękniejszy kwiatek, jaki kiedykolwiek widziałeś. Bądź cierpliwy, naprawdę warto.